Cześć, z tej strony Tomasz Niewiadomski, Sklep Łatwi. Dzisiaj gościmy Tomasza Pietruszczuka z firmy Westin. A będziemy nawijali o produktach marki Westin, które możemy wykorzystać w takim wczesnorocznym łowieniu pstrągów, okoni i kleni. Dzięki, zostańcie z nami. Pogoda nas nie rozpieszcza. Jest pochmurnie, jest deszczowo. Co byśmy musieli zabrać na ryby, nad wodę, żeby nie zmoknąć, żeby zabezpieczyć nasz towar, który mamy przy sobie? Dokładnie. Coraz droższy sprzęt, coraz więcej tego sprzętu. Musimy go bezpiecznie przechować, przenieść. I między innymi z naszej oferty moglibyśmy polecić tutaj plecak Roll-Up. Plecak, który jest wodoodporny. Jak to Roll-Upy? Duża powierzchnia w środku, którą możemy włożyć wszystko od elektroniki, od sprzętu, od jedzenia, przez wszystko, co jest w wędkarstwie potrzebne. W łatwy sposób możemy go zapiąć. Występuje w dwóch rozmiarach, 40 i 25 litrów. Bardzo wygodny do noszenia, z tyłu profilowane na plecy, podparcie na lędźwie, z zapięciem tutaj na klatkę piersiową na dole, dzięki czemu możemy wykorzystać do podpięcia na przykład podbieraka, na przykład na górze jakieś szczypce, akcesoria, do tego wszystkiego kieszenie boczne, które również możemy wykorzystać na mniejsze rzeczy i możemy być pewni, że nasze czy ubrania, czy elektronika, czy inne produkty, czy kanapki nie zmokną i będą bezpieczne. Bardzo fajny design i to, co jest fajnego jeszcze w tym designie, że on jest nowoczesny, że tak naprawdę idziemy na ryby i dobrze wyglądamy tak naprawdę też poza tymi rybami, więc super sprawa. Następne? To co dalej, co jest istotne, czyli ochrona naszego telefonu, smartfona i dokumentów. Tutaj mamy następny produkt, który również jest wodoodporny. Możemy w łatwy sposób zamontować w środku, czy to telefon, czy dokumenty właśnie. I cieszyć się bezpieczeństwem również możemy używać telefon. Jest to dotyk, przez to działa, więc możemy też zadzwonić, odebrać połączenie. A nawet jak nam to wpadnie do wody, to nasz telefon uratujemy, telefon. Uratujemy telefon bądź dokumenty. Fajna sprawa. Okay. Czyli jak mamy duże smartfony, no i co, dokumenty, mamy tutaj naszą kartę wędkarską, opłaty. Tak, no też jest to w formie roll-upa, możemy to w dobry sposób przechować, możemy zapiąć na szyi i jest to w tym samym designie, tak jak plecak. Super sprawa. Następną rzeczą, którą musimy chronić, są nasze wędki, kołowrotki. Tak. I tutaj wychodzimy naprzeciw wędkarzom z pokrowcami, pokrowcami twardymi, w którym możemy przechowywać naszą wędkę razem z kołowrotkiem bez konieczności rozkładania. Tak jak mamy tutaj, cały taki zestaw możemy bez problemu przechować z kołowrotkiem w środku. Może być uzbrojony oczywiście w linki. W twardym pokrowcu możemy to w łatwy sposób przechować w aucie, przenieść gdzieś na miejsce, żeby tego nie uszkodzić. Jeżeli ktoś lubi tego typu pokrowce, naprawdę bardzo dobra propozycja do przechowywania zestawów. Dla tych, którzy rozbierają zestawy i na przykład chcą przenosić oddzielnie wędkę, mamy tak zwaną skórę węża, którą też również możemy zastosować właśnie na wędkę, przez co nie obijemy tej wędki, nasz blank będzie bezpieczny i nasze tak naprawdę ryzyko, że złamiemy tą wędkę, jest znacznie mniejsze. Występuje w rozmiarach na jednoskłady, na wędki dwuskładowe. Do tego możemy też zastosować pod wędki castingowe bądź wędki spinningowe, gdzie mamy różne przelotki, to jest istotne, a w sposób łatwy. Skóra węża. Skóra węża. Skóra węża jest zabezpieczona. Okej. Okay. Ja cię kręcę. I tutaj bez problemu ochroni nam to naszą wędkę. Super sprawa. Więc mamy sprzęt bezpieczny, tak? Dobrze schowany, dobrze przechowywany. Następną rzeczą, którą warto mieć na rybach, albo trzeba przede wszystkim przy połowie pstrągów, są podbieraki. Dokładnie. I tutaj wychodzimy naprzeciw właśnie wędkarzom, którzy potrzebują podbieraków i to z krótką czy z długą sztycą. Tu akurat w rozmiar S podbieraka, który jest regulowany. Sztyca do 110 cm nawet maksymalnie możemy ją wyciągnąć. Jest dobrą opcją do zamontowania na naszą kamizelkę, na plecak z tyłu, którą potrzebujemy, żeby w łatwy sposób mieć dostęp, a dodatkowo szybkie otwieranie gwarantuje nam bezpiecznie i szybkie tak naprawdę podebranie ryby. Do tego gumowana siatka myślę, że spełni oczekiwania każdego wędkarza, który łowi właśnie takie zimowe pstrągi, okonie lub klenie. I jak chcemy sprawdzić wymiar, proszę Państwa, miarka zintegrowana. Sprawdzamy sobie, co złowiliśmy, jakiej wielkości. Dokładnie. Ciekawy. Na sztuce mamy
Dokładnie. Miarkę, dzięki czemu możemy od razu zobaczyć, czy nasza ryba jest wymiarowa, nawet zrobić od razu przy tym zdjęcie. Jak jesteśmy przy zdjęciu, to większość wędkarzy robi teraz oczywiście to na miarkach. I również taką miarkę w naszej ofercie znajdziemy. To jest miarka o długości nawet 120 cm. Zderzakiem, dzięki czemu możemy w łatwy sposób rybę głową przyłożyć i zmierzyć, jaką odległość. Pamiętajcie też, żeby tą miarkę moczyć zawsze przed mierzeniem ryby, żeby ryba czuła się jak najbardziej komfortowo na miarce przed ewentualnym wypuszczeniem. Fajna wykonana z dobrych materiałów. Ciekawa propozycja. W zestawie też mamy taki pokrowiec, który w łatwy sposób również możemy przechować, zabrać, zwijając ją, oczywiście zapinając je na rzep, który tutaj mamy. Mierzenie mamy przerobione. Tak naprawdę mamy w tej tą chwili rybę zmierzoną, wypuszczoną, ale jeszcze trochę przygotowań, dokładnie. Czyli akcesoria, nowości w naszej ofercie. Może zaczniemy od nożyczek. Wydaje się zwykłe nożyczki, tak? Niemniej jednak przede wszystkim materiały, z jakich są wykonane, to, że są powlekane teflonem, są odporne na słonowodę, na korozję. Dzięki temu sprawdzą się bardzo dobrze w wędkarstwie. Dodatkowo bardzo tutaj wykonane z takiego miękkiego materiału silikonu powoduje to, że nie ograniczają, co w nożyczkach jest bardzo często problematyczne. No oczywiście ostre tną wszystko. Następnym akcesorium będą szczypce tutaj HD do kółek. Możemy to zastosować również tak naprawdę do użytku takiego codziennego, do wypinania ryb, do zaciskania, do usuwania też haków bezzadziorowych, zadziorów z haków, które potrzebujemy do łowienia między innymi pstrągów. Takie bardzo uniwersalne na co dzień do wędkarstwa potrzebne szczypce. I tutaj zintegrowany obcinak. Dokładnie, tutaj też w tej samej technologii wykonane, czyli również powlekane teflonem szczypce, taki multitool bym powiedział, z obcinaczem, z zaciskaczem do tulejek, z możliwością rozpinania kółek i tak dalej. Więc myślę, że to jest kolejny produkt, który warto mieć w swoim wyposażeniu, wybierając się na ryby. Przerobiliśmy trochę rzeczy już takich, które są poza może samym wędkowaniem. Nie widzimy tutaj tego, co wędkarzy często najbardziej interesuje, czyli przynęty i wędki. Co najpierw, wędki czy przynęty? Zaczniemy od przynęt, ponieważ to jest to, czego teraz nasi klienci, wędkarze bardzo mocno szukają ze względu na różne ograniczenia w różnych kołach, w różnych okręgach. Dlatego skupimy się na troszkę mniejszych przynętach. Zaczniemy chyba od jakichś piątek, co? No, skupiamy się na tym, czy przede wszystkim, co wedle zasad, wedle przepisów naszego prawa wędkarskiego w Polsce możemy stosować, czyli przynęty w rozmiarach około 5 cm, tak jak mówisz, na większości wód, choć niektórzy mogą w niektórych miejscach łowić większymi przynętami. Chyba najbardziej znaną przynętą z naszej oferty w rozmiarze właśnie 5 cm będzie Shadtis, tu w tym przypadku w wersji Slim. Wykorzystywana właśnie do łowienia pstrągów, okoni w różnych kolorystykach, w różnych ubarwieniach, od naturalnych przez bardzo takie, powiedziałbym, agresywne kolory, kończąc na naturalnych, które zdecydowanie najbardziej chyba pasują rybom. Jeśli chodzi o samą przynętę, drobna praca ogonowa, ale też praca brzucha, która myślę, że kusi większość właśnie z wymienionych drapieżników. Jeśli chodzi o zastosowanie, czy to główka klasyczna jigowa, czy do tego czeburaszka, czy inne zastosowanie, chociażby bardzo popularny w Polsce boczny trok. Jak najbardziej możemy oczywiście też to wykorzystać. Myślę, że jedna z propozycji must have, którą trzeba mieć z naszej oferty w swoim pudełku. Następną, bardzo różniącą się tak naprawdę przynętą będzie Hypotis w tym przypadku. Hypotis. Na pierwszy rzut oka już widać, czym się różnią. Czyli tu mamy płetwy. Płetwy, które przede wszystkim mają stabilizować przynętę, która już nie będzie pracowała w taki sposób jak Shadtis. Będzie miała znacznie drobniejszą pracę. Tutaj widzimy takie przełamanie, tak, przecięcie, które ma powodować, że ten ogon będzie bardzo intensywnie pracował. Jednocześnie przynęta nie będzie pracowała szeroko, nie będzie lusterkowała, będzie właśnie miała pracę drobną i to jest bardzo dobra alternatywa właśnie dla przynęty. Jeżeli nie mamy efektów na pracę Shadtisa, na przykład warto wypróbować jest pracę Stanleya. Oczywiście również pełna kolorystyka, możemy sobie tutaj sięgnąć po kolory naturalne, kolory Motor Oil, które też zachęcam bardziej do wykorzystywania. Oczywiście do wykorzystania w metodzie dropshotowej, do jigów,
do czebulaszki, więc jak najbardziej możemy wykorzystać. Już jesteśmy przy następnej przynęcie, która myślę, że też warto o niej wspomnieć, czyli Stanley the Stickerback, czyli Stasiek Ciernik. Po prostu. Tu mamy rozmiar 5,5, ale występuje w rozmiarze również 7,5 i 9 cm. Tu bardzo kolory naturalne, wyglądający, bardzo przypominający naturalnego ciernika. Dwie wersje, myślę, które również bardzo różnią się pracą od poprzednich modeli, które pokazywałem. Tu jest zdecydowanie praca tylko końcówki ogona, bardzo agresywna, delikatne, ale o mniejszej częstotliwości niż chociażby w modelu Hypotis. Również dedykowana, właśnie świetna propozycja na łowienie czy pstrągów, czy okoni. Jeszcze wrócę do tego koloru. Tutaj Firelake, kolor, który jest idealny na teraz trudne warunki, które mamy na naszych wodach. Jest woda pośniegowa, jest woda trącona, której potrzebujemy właśnie trochę więcej pokazać. I ta paletka, która jest w takim bardzo agresywnym kolorze, plus do tego ta zieleń, która jest bardzo agresywna, jest idealna właśnie do wykorzystania w takiej wodzie. Więc to są przynęty z naszej oferty, które spokojnie możemy wykorzystać. Nie możemy też zapomnieć oczywiście o większych troszeczkę, bo czasami są rzeki, na których można łowić większymi przynętami, nawet 10-12 cm, i wiem, że takich też się nie boją wędkarzy używać. Ale Shattis 7,5 cm też jest taką przynętą, którą możemy wykorzystać do łowienia pstrągów, okoni przede wszystkim. Może już mniej kleni, ale pstrągi, okoni jak najbardziej. I w wersji slim, i w wersji 7-centymetrowej, w wersji tak zwanej z brzuszkiem. Jak najbardziej. Tu polecamy również przekrój kolorów różny, ale perełka myślę, że też jest takim bardzo uniwersalny w większości przypadków. Przeszliśmy trochę przez te przynęty mniejsze. Musimy dodać jeszcze moje ulubione przynęty na pstrągi, na trautarea, czyli blattizy. Bardzo fajna propozycja, czyli imitacja ochotki. Występują w różnych kolorach, od tych naturalnych, bardzo, bardzo zbliżonych do naturalnej ochotki, czyli czerwony, szary kolor, po właśnie te, które najbardziej imitują, powodują, to znaczy, tak, agresję. Dokładnie, bardzo agresywne kolory, widoczne tak samo w tej trąconej wodzie, więc bardzo fajna propozycja, różne sposoby montażu. Tutaj tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, jak chcemy zaprezentować tą przynętę, więc bardzo fajna propozycja dla osób, które chcą na przykład zacząć. Które lubią finezję po prostu i nie chcą skupiać się na tym, co oferuje już producent od razu, czyli przynęty bez pracy własnej, które animujemy wedle naszego uznania. Możemy animować szczytówką, możemy zastosować to, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale też na główce jigowej możemy zastosować czebulaszkę, wakey riga, oczywiście drop shot jak najbardziej. Występuje w dwóch rozmiarach, 5,5 i 7,5 cm. Myślę, że te większe są fajną opcją do łowienia właśnie pstrągów, szczególnie ten kolor różowy, który jest jednym z moich faworytów do łowienia pstrągów, oprócz perły białego koloru, must have na właśnie te kropkowane drapieżniki. Megatis. Też musimy wspomnieć o nim dokładnie. Również taka niepozorna przynęta, często wędkarze ignorują tego typu przynęty, bo wrzuca się to do wody i nie dzieje się z tą przynętą w zasadzie nic. Ta przynęta nie pracuje, nie ma pracy własnej. Ale otóż, uzbrojona w poprawny sposób, na lekkiej główce, twitchowana bym powiedział, nie podbijana, tylko twitchowana, kręci tak zwane beczki. Ona ma te charakterystyczne ruchy i to są świetne przynęty właśnie do łowienia okoni, ale również pstrągów. Jeżeli mamy możliwość, bo woda nam na to pozwala, jest troszeczkę dołka, możemy, zastosowując główkę gramową, 1,5, maksymalnie 2 gramów, świetnie grać tą przynętą. Jeżeli będziemy chcieli łowić metodą dropshot, również wykorzystanie tego będzie bardzo dobrą opcją. Oczywiście również kolorystyka, od kolorów takich agresywnych przez naturalne. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, na swoją wodę, czy to ma czystą, głęboką, płytką, czy wodę, która po prostu wymaga agresywniejszego koloru. Z przynęt miękkich to w skrócie część tylko rzeczy, które możemy wykorzystać do łowienia pstrągów czy okoni. Pozostały nam jeszcze przynęty twarde. Tutaj z pomocą przychodzi na przykład model Buzzbite w wersji 4-centymetrowej. Przynęta, którą możemy wykorzystać przy łowieniu okoni, ale też przy łowieniu pstrągów w głębszych dołkach. Występuje w wersji SR lub DR, czyli głęboko lub płytko schodzące. Tu akurat kolor naturalny, natomiast oczywiście w
gama kolorystyczna jest bardzo szeroka i myślę, że jest to propozycja, którą możemy wykorzystać również właśnie przy łowieniu tych drapieżników, gdzie potrzebujemy troszeczkę więcej zrobić zamieszania w wodzie, więc wobler na pewno będzie taką przynętą, która narobi hałasu, narobi zamieszania swoją pracą i warto mieć też to w swoim asortymencie. Baby Bite. Baby Bite. Tu w wersji również SR, czyli płytko schodzącej i też przynęta już raczej dedykowana okoniom, większym rybom. Natomiast myślę, że wędkarze na tyle są kreatywni i potrafią wykorzystać przynętę w bardzo różnym zastosowaniu, więc myślę, że jeśli chodzi o Baby Bite'a, łowienie okoni jak najbardziej. Myślę, że przy tym również mogą się trafić pstrągi, także bardzo jeśli chodzi o twarde przynęty, są dwie przynęty, które na pewno warto mieć również na uwadze. Omówiliśmy w miarę szczegółowo bardzo fajne przynęty, które ma firma Westin w swoim arsenale. Teraz przejdziemy do wisienki na torcie, a mianowicie do wędek. Wędki od firmy Westin. Tak jak wspomnieliśmy na początku, będziemy rozmawiali na temat wędek okoniowo-pstrągowo-kleniowych. Czym charakteryzuje się taka wędka, Tomku? To jest bardzo dobre pytanie. Co powinna być, jaka powinna być taka wędka, co powinna mieć, jaką powinna mieć pracę, akcję. Często wędkarze mają z tym problem i zastanawiają się, jaki kij dla siebie wybrać z oferty bardzo szerokich, jeżeli chodzi o producentów wszelkich wędek. Ja tutaj chciałbym pokazać kilka produktów marki Westin, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszym modelem, obok którego nie można przejść obok, obojętnie. Jest to seria W3 model Street Stick, występująca w kilku gramaturach, w kilku długościach. Tu w moich rękach wersja 1 do 5 grama, 183 cm, wersja dwuskładowa, właśnie dedykowana do połowy najmniejsze przynęty, do łowienia pstrągów, okoni, ale myślę, że z innymi czy kleniami, czy przyłowami może jazia również sobie jak najbardziej poradzi. Co powinna mieć taka wędka i co ma ta wędka? Przede wszystkim, jeśli chodzi o same komponenty wędki, blanki Westina wszystkich serii wykonane są na matach Toraja. Różnią się oczywiście między sobą modułami. Natomiast bardzo istotną jest to rzeczą, że co blank strągowy, okoniowy powinien mieć, przede wszystkim powinien fajnie generować moc. Dlaczego? Dlatego, że podajemy mniejsze przynęty, którymi chcemy uzyskiwać jak największe odległości. Szczytówka powinna być na tyle czuła, żeby zasygnalizować nam branie, ale też na tyle jednocześnie mocna, żebyśmy mogli kontrolować przynętę, którą chcemy łowić, więc dlatego bardzo ważne jest przy doborze wędek, żeby sugerować się tymi parametrami. Jeśli chodzi o dalsze cechy tej wędki, to już gdy mamy branie ryby i udało się ją zaciąć, potrzebujemy ją zatrzymać. Przy pstrągach bardzo ważną rzeczą jest, żeby tej agresywnej i szalonej w swoich poczynaniach rybie nie dać chwili wolnego, tak powiem. Dokładnie. I tu nasze blanki sprawdzają się bardzo dobrze, gdyż są w stanie bardzo szybko wyhamować właśnie tą agresję. W połączeniu z mocnym dolnikiem możemy wtedy bezpiecznie wprowadzić taką rybę do podwieraka i cieszyć się już, myślę, później zdjęciami właśnie złowionej ryby. Co jest jeszcze istotne? Samosprzęt wykonany tutaj akurat w rękojeści dzielonej. Jeśli chodzi o przelotki, mamy tutaj przelotki Sea Guide, do tego pianka Iwa twardą, dzielona, lekka rękojeść, tu wzmocnienie kewlarowe, przez co myślę, że komfortowo możemy łowić wędka dobrze zbalansowana, czuła, którą w połączeniu z odpowiednim kowrotkiem da nam komfort łowienia tymi najlżejszymi, najdelikatniejszymi przynętami. Oprócz wersji właśnie 1 do 5, w naszej ofercie znajdziecie wersję 2 do 7, 2 do 10, 5 do 15 i w długościach 183, 2 metry, 13 cm i 240 cm, w zależności od tego, na jaką wodę potrzebujemy, czy przedzieramy się na przykład gdzieś przez krzaki, czy potrzebujemy gdzieś dalej sięgnąć wędką, wyprowadzić ją do przodu, żeby przytrzymać czy wobler, czy jakąś przynętę miękką. Myślę, że to są rzeczy, które każdy powinien dobierać właśnie pod styl swój wędkowania, nie sugerować się tym, że wędka krótsza będzie lepsza, wędka dłuższa będzie gorsza i tak dalej. W zależności od naszych warunków, naszej wody, tego, czego wymagamy, a myślę, że wybór w tej serii wędzisk jest bardzo szeroki. Bardzo szeroki, możemy spokojnie tutaj wędki tego typu polecić. O uniwersalnym chyba takim gramaturą będzie 2 do 10, tutaj w wersji pod
tradycyjny kowrotek długości 2,13 lub 2,40. Myślę, że poradzi sobie z większością koni. Dodam tylko, że to jest nasz hit sprzedaży. Bardzo polubiliście ten kij. Jest on naszym bestsellerem, jeżeli chodzi o całą serię W3. Zgadzam się. Jeśli mogę jeszcze powiedzieć coś troszeczkę o wędkach castingowych, to myślę, że opcją, którą warto też rozważyć, jest wersja Finesse Texas i Carolina. Wędka, którą możemy wykorzystać właśnie przy metodzie castingowej do łowienia właśnie pstrągów i okoni. Niemniej jednak muszą być to większe ryby, z tego względu, że jest to gramatura 5-15, 2-13 długości, więc większe troszeczkę przynęty, ale jak najbardziej wędka z bardzo delikatną szczytówką pozwoli nam taką przynętę, nawet mniejszą, spokojnie kontrolować, bo kontrola przynęty jest równie ważna tak naprawdę jak praca, ugięcie i tak dalej, opowiadając o wędkach. W wersji W3 jeszcze wędka Finesse Shad, również 2 do 10 w tym przypadku, proponowana także do łowienia pstrągów, dzięki czemu różnica między Street Stickiem a Finesse Shadem jest głównie w szczytówce. Finesse Shad zdecydowanie polecana jest do łowienia właśnie na przykład na woblery, na przynęty twarde, które wymagają troszeczkę szybszego szczytu i bardziej pracy szczytowej. Więc jest to następna propozycja z serii W3. W4, czyli seria wyżej niż W3. Zupełnie inaczej wykonana, zupełnie inna kolorystyka, tu brązowe blanki, do tego rękojeść wykonana z korka. Cały osprzęt, jeżeli chodzi o uchwyt, już jest Fuji. Przelotki dalej Sea Guide i tu mamy do czynienia z modelem Light Stick, który łączy sobie jednocześnie wędkę 1 plus 1, no i oczywiście monoblank, który gwarantuje nam znacznie lepszą pracę. Do tego w transporcie jest troszeczkę łatwiejsza, bo te zawsze 20 parę centymetrów nam ucieka z długości. Jeśli chodzi o model, tutaj Light Stick 195 cm w tej wersji 3 do 10 grama. Wędka również polecana do łowienia właśnie pstrągów, okoni na przynęty, myślę od 2 do 10-12 gramów łącznej masy przynęty, z delikatną również szczytówką, która pozwoli nam łowić małymi przynętami. Animować. I tak dalej, mówiąc, fajna praca, głęboko pracująca wędka, która pozwoli nam zatrzymać właśnie tą rozpędzającą rybę. Torpedę. Później przechodzimy do serii. Moja ulubiona. W6. W6 tutaj na pierwszy rzut oka już też widać zmianę kolorystyki, taki kolor wiśniowy. Lakier na całości, przepiękna. Tu już jest full Fuji set. Dodatkowo rękojeści profilowane z pianki IWA, spłaszczone na końcu, który każdy wędkarz, który lubi trzymać dolnik pod łokciem, doceni, bo leży to przepięknie. Do tego gumowane uchwyty, które no, dają ten komfort trzymania i myślę, że to jest bardzo odczuwalne. Wędka, którą tutaj trzymamy w rękach, jest to wędka Dropshot, 240 cm, 4 do 21 gramów. Wcześniej rozmawialiśmy o tych małych przynętach właśnie łowieniu dropshotowym. Dokładnie. Co jest ważne, w wędce dropshotowej przede wszystkim to samo, czyli szczytówka delikatna, która pozwoli nam animować też mniejsze przynęty, ale też mocny dolnik, który pozwoli nam wyrzucić ten ciężarek, który czasami potrzebuje nawet 20-30 gramów, więc możemy w ten sposób robić. Tu długość 240, która jest optymalna w moim przekonaniu do łowienia dropshotem i takie przynęty, jak wcześniej rozmawialiśmy, czy to blot teasy, czy to mini teasy, możemy również, czy mega teasy, możemy również wykorzystać właśnie do tego stylu łowienia. Więc jeżeli chodzi o ofertę naszych wędek, to oczywiście wybraliśmy tylko część wędek, które możemy wykorzystać, ale wędki Street Stick, wędki Finesse w wersji castingowej, wersję Light Stick w wersji W4, w wersji W6 wędkę Dropshot, ale również w wersji W6 występują w serii Street Stick, więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć wyższą serię, oczywiście może model Street Stick na przykład nabyć również w wersji W6. Jeśli chodzi o wędziska, to w zależności od długości, od wyrzutu gramatury, każdy myślę, że znajdzie coś z oferty Westin dla siebie, coś co będzie jego stylem łowienia, do jego warunków, do jego ulubionych przynęt. Myślę, że spokojnie znajdziemy w naszej ofercie wędkę, która zaspokoi jego oczekiwania. Tomku, bardzo dziękuję. Przedstawiłeś nam i naszym widzom bardzo kompleksowo ofertę Westina, jeżeli chodzi o łowienie naszych mniejszych drapieżników.
Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przed majówką i umówimy większe przynęty oraz kije do cięższych metod. Ja mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, nie ostatnie zaproszenie i właśnie tak jak mówisz, pokażemy więcej oferty Westin, którą znajdziemy w sklepie Fatfish. Wędki pod dalej o konie, trochę mocniejsze pod sandacze, pod szczupaki, więc myślę, że warto czekać na następne nagrania. Od siebie mogę życzyć widzom udanego sezonu pstrągowego i okoniowego, trudnego w tym roku, niestety. Więc do zobaczenia nad wodą. Dzięki, do zobaczenia.